Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedruna 4.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Przypomnę, że zaczynałem z rankingu 500. W tym momencie jest to ranking już prawie 1700. Obrona francuska nam się szykuje po E4, E6. Gramy D4. C5. To mnie przeciwnik zaskoczył. To od razu tego pionka przepycham, żeby mieć trochę więcej centrum. I to jest taka stara Benoni. I w tym układzie można by było zagrać C4, wzmocnić pionka. Ruch D6 jest bez sensu, bo tego pionka bardzo łatwo będzie atakować, więc myślę, że skoczek C3. Zwolennikiem jestem zdecydowanym, jeśli chodzi o wyprowadzenie figur jak najszybciej. Teraz trzeba mądrze porozgrywać, bo chętnie bym tego gońca ograniczył, więc zagram chyba H3, bo w innym wypadku... Chociaż mogę goniec E2 jeszcze zagrać, taki ruch przestawić, a może goniec na D3. Jeszcze się zastanawiam. Istnieje też opcja goniec B5, zasłona A4. O właśnie, tak zrobimy. Jest opcja szybkiego szacha. Dzięki temu po ruchu A4, jak wymienię te gońce, znaczy na swoich zasadach, to będzie dobrze, ale nie muszę tego też tak naprawdę robić. I wracam gońcem tutaj, żeby nie wpuścić go na pole F5. Może zagrać na G4, ale wtedy go poczęstuję ruchem F3. Teraz zagram H3. Dokładnie. I skoczek na F3, żeby zrobić roszadę. I mój plan się udał. Moim planem było to, żeby tego gońca ograniczyć i żeby on nie mógł wejść tutaj i tutaj. Więc to się udało. Więc to działa bardzo dobrze. I wszystko jest w tym wypadku ok. Przeciwnik się szykuje prawdopodobnie na bicie, ewentualnie na ruch C4. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Czy tego bicia się boimy? To jest ważne pytanie. Myślę, że nie. Myślę, że wieża E1 załatwia sprawę. Nie dość, że wieżę wyprowadziłem fajnie z tempem, to po takim biciu nawet się nie będę zastanawiał. Ten goniec ładnie wróci na F1 i będzie mnie chronił. Hetman może dać oczywiście szacha, goniec na G2. Przeciwnik chyba zbyt optymistycznie podszedł do sytuacji. Ta pozycja się bardzo dobrze trzyma i za moment będę mógł próbować wymienić hetmany na przykład po takim ruchu. Skoczek H5 daje mi możliwość nawet zagrania wieżą, więc ten hetman w ogóle będzie musiał stąd uciekać bardzo szybko. I w sumie skorzystam z tej opcji. Nie ma tutaj bicia z tempem, więc jest ok. A jak przeciwnik ucieknie hetmanem, zakładam, że tutaj lub tu, to zagram hetmanem na E2 i będę miał bardzo silne figury ciężkie na wolnej linii. Więc w tym wypadku na pewno przeciwnik już jest mój. Nie zdążył wyprowadzić skoczka. Ok, jeszcze jest hetman na F5, dobrze, czyli jakbym zagrał tutaj, on by mi trzasnął tu, to weźmie mi tu pionka, co nie jest jakimś chyba wielkim problemem, więc zagram tak. On się zawsze nadzieje na rentgen, znaczy nadzieje się na gońca, który będzie też spoglądał w tę stronę, więc o, widzimy, że też tak nie zagrał. Ok. No i teraz tak, myślę, że ruch A4 będzie ciekawy, bo chciałbym wprowadzić wieżę tędy i w ogóle po czwórce bym grał ciekawie wieżami. A, przeciwnik zagrał skoczkiem. Trochę to przeoczyłem, przyznaję się, bez bicia. Można się czasem po prostu rozluźnić też, ale skoczek na H5, na H4 chyba ratuje całą sytuację. Bo on odejdzie hetmanem i zasadzę mu tutaj wieżę na E7 z tempem. A jak odejdzie tutaj, no to przynajmniej też pionka mi nie zbije za friko. To się trzyma dobrze. W sumie co ja zrobiłem? Ruch wcześniej mogłem tak zagrać. Patrzcie. Skoczek tutaj i zdobywałem chyba hetmana. A nie, hetman jeszcze miał ucieczkę na F6. Faktycznie. Dobra. Jest ok. Proszę o wybaczenie, że dzisiaj nie ma kamerki. Jestem na wyjeździe, więc nagrywam z laptopa. Ale mam mikrofon, mam nadzieję, że ten głos tutaj jest lepszy. Choć mój trochę zachrypnięty, to myślę, że w miarę czysty, jeśli chodzi o aspekty techniczne. Dobra, jest hetman D7, tak myślałem, i wieża na E7 od razu gramy.
jest opcja zbicia. No, jeżeli wieża E8 można tak zagrać, to się wszystko tu będzie zgadzało, ale przypominam, że ja mam figurę więcej. Wprawdzie dwa pionki on wziął, tylko że te pionki nie robią mi teraz żadnej różnicy, no ale po takich prezentach to bardzo chętnie partię szybko wygramy. Ok, lecimy dalej. Gramy z Bimbrownikiem 88, polski zawodnik, witam serdecznie. Zagramy obronę Karokan. Zobaczymy, jak się przeciwnik na to zapatruje. Ostatnio mi się trochę ta obrona Karokan wkręciła i po takim ruchu bijemy oczywiście na E4. Teraz jest kwestia wybrania debiutu, znaczy wariantu. Można też tak zagrać i tak, choć goniec F5 też jest częstym gościem. Ja lubię grać skoczek F6. Dosyć ostro, GF i ta pozycja nabierze ostrego charakteru. Goniec F5 teraz z opcją wymiany, jeżeli będzie goniec D3, hetman D5. To jest taki ciekawy ruch, zapamiętało mi się to sprzed wielu, wielu lat, ten ruch. Chodzi o to, żeby zagrać tak i wymienić hetmany. I to będzie bardzo cenna lekcja, ale tu mnie zaskoczył przeciwnik. A jakbym zagrał tu? A może w ogóle wieża G8? Zagram wieża G8, od razu przyceluję w pionka, który nie jest obroniony. Zobaczymy, jak się przeciwnik na to zapatruje. Oczywiście jeszcze skoczek na D5. Dobra, bicie tutaj. No, odbić trzeba, nie ma wyjścia. Grozi szach. Aha, rozumiem. Czyli przeciwnik po prostu pograł sobie tak, jak pograł. Więc mam możliwość dania szacha. On się wprawdzie może tu zasłonić, ale hetman będzie stał fajnie. Bo jak zagram tu, nie pozwolę mu zrobić roszady, bo to w takim ruchu hetman nic więcej nie zdziała. Więc szach myślę, że jest obowiązkowy. Po zasłonięciu się wymieniam i gram końcówkę. Ok, do przewidzenia. Myślę, że wyprowadzenie skoczka jest tutaj już wskazane. I teraz H5. H5, mój drogi przyjacielu, grozi H4, niebezpieczne H3. Taki dosyć, myślę, że dosyć prosty plan po zrobieniu roszady. Na pewno czarne tu nie zagrały, białe nie zagrały tutaj super optymalnie, ale nie ma tragedii. To znaczy tak, bo to ciężko zawsze tak super ocenić. Goniec będzie mógł teraz ruszyć, rozumiem. To jest ciekawa sprawa. Myślę, że będę musiał po prostu teraz z hetmanem uciec, ale może na G4. Żeby jednak ruch H4 groził. Jasne jest też to, że taki ruch E6 trzeba by było zagrać, wstawić gońca. Tu się nastawiam na te ataki, lecz też trzeba pamiętać o królu, żeby zrobić długą ruszadę, też wtedy są fajne opcje. O, ciekawe. Mogę teraz wymienić hetmany i zagrać tu i rozprostować wszystkie pionki. Tylko że ja chyba tego zrobić nie chcę. Zagram tak. Niech on wymieni hetmany na moich zasadach, ja wtedy odbiję pionkiem. Super. Ułożyło się dobrze. No i biorąc pod uwagę to, że on na razie pionki ma na czarnych polach i gońca czarnopolowego, śmiem twierdzić, że uzyskałem bardzo dobrą pozycję w obronie Karokan. Długa roszada oczywiście. Tam będę próbować zerkać może jakieś opcje typu E5, C5. Goniec E7 jeszcze, może ruch F5, goniec F6, coś w tym stylu, żeby poprzestawiać trochę te figury w optymalne miejsca, w lepsze miejsca, żeby miały więcej swobody. Ten pionek G4 jest bardzo ciekawy, właśnie F3. To jest takie też typowe rozbicie, słusznie zresztą, ze strony przeciwnika. Mogę chyba poczekać, może tak zagrać, ale po wybiciu bym raczej wieżą zbił mimo wszystko. Zagram tak dla niepoznaki, bo jeżeli on mi zbije, to nie zbije pionkiem. Bo tu się otworzy niepotrzebnie linia, będę musiał zagrać F5, potem pionek słaby będzie na E6. Tu odbijam wieżą. I to jest plan, który bez problemu można realizować. Tutaj jest coś takiego jak goniec D6. Ok,
Skoczek wchodzi, goniec d6, celujemy tu i wprowadzam może wieżę w tędy, w tę stronę. A w ogóle też ruch f4 teraz grozi, bardzo nieprzyjemny w tym momencie. Ze zdobyciem materiału, tutaj tego pioneczka. I taki jeden pioneczek to już będzie bardzo dużo. No i teraz tak, bo teraz już to nie działało, bo goniec na f2. Aha. Tutaj, tutaj. A może tutaj wtedy? Tak, tak, tak. On tu, ja tego pionka. Oj, nie wiem, czy to nie jest zbyt optymistic. Dobra, gramy skoczkiem, żeby wejść na e4. Szukam dobrego miejsca dla skoczka. On może zagrać h3. Może. Albo tak. Super. To zbijamy. Pionek, skoczek e4. A to jesteśmy w domu. Jeszcze był ciekawy ruch skoczek d5, żeby tutaj wejść i zamieszać. No ale skoczek e4 równie dobrze może być dobrym ruchem, tylko teraz nie mam przełomu, bo wieża mi tutaj atakuje tego skoczka. Skoczek na c3. Aha, słuchajcie, on jeszcze ma opcję zbicia pionka na a7. Musiałbym się zabezpieczyć królem, bo jak bije, to wtedy tu i tu zdążę go złapać. Aha, jak jeszcze wieża wejdzie. Wieża E3 już zasłoniła mi ten temat. No właśnie, i w Kerokanie jest taka trudność, że trzeba dobrze końcówki przeanalizować. Liczę teraz bicie konkretne, bo skoczek niby jest lepszy od gońca teraz, ale jak zbije, zbije, zagram tak. Nie wiadomo, co to jest za wieżówka. Ale nie można zagrać normalnie? Na wolną linię? Można. Zajmuje wolną linię. Dlaczego by nie? Może nawet b6 w pewnym momencie. Jak się już ta wieża odsłoni, odsłoni tego gońca, to wtedy b6. Do tego ruchu się spodziewałem. Teraz ważne odejście, czy tutaj, żeby mieć opcję, czy jednak tu, chyba wieża G8, żeby jednak wspomagać tą wieżę przy tamtym działaniu. Trzeba brać pod uwagę też takie bicia, ale tu zawsze jeden pionek zatrzymuje G, pionka G, więc ok, niech sobie bije. No jakość będzie mniej, ale jakaś możliwość na pewno aktywnej gry. Dobrze, wieża D2, już mam policzone, że jak zagra tak, bicie, bicie, tutaj, tutaj. Znaczy on najpierw odejdzie wieżą i wrócę i nie będzie mógł zbić mi tu. Dokładnie. Pionki zbieramy. Jak ta wieża to jest bardzo taka paskudna dla niego. I powrót. No jeżeli on zbije tutaj, no to mamy strzałkę tam. Pionek więcej. Wieża C4, ok. Myślę, że podprowadzenie króla będzie miało dużo sensu, chociaż patrzę, że on taki ruch szykuje. To mimo wszystko król do centrum, to zawsze będzie o jedno pole wyżej, a to jest ważne, żeby mieć tutaj tempa. Cały czas nie boję się tego bicia, bo bije tam. A jeżeli zagra G4, to zbije raczej tu, potem tu. Będę grał wieżówkę z pionkiem więcej. Powinno się zgadzać. No dobra, a nie mogę tak? Niech będzie taki ruch. Już niech ten goniec mnie tutaj nie denerwuje. I to właśnie, bo tak myślałem, że będzie ruch A4 i tak, tak, tak. Myślę, że trzeba w ten sposób grać. Im wyżej pionki, tym lepiej w tym wypadku. Bicie, bicie.
Jedyny mankament mój to jest ten wolny pionek, trzeba uważać na niego. I w innym przypadku bym sobie próbował grać swobodnie tamtędy lub przez D, przez linię D. Ale teraz mam tutaj opcję, aha, G4, nie mam takiej opcji. Ale mogę tak, 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 tak. No właśnie, chodzi o pionkówkę. No nie. Tak chyba nie mogę. Też kusi mnie taki ruch. Bo jak zbiję goniec, to zbijam tam. Chociaż trochę ryzykuje, mi się wydaje. A może po prostu... Może F6? I przestawić tego skoczka tutaj. No bo jest pionek więcej, jest dobrze, tylko że trzeba teraz to spróbować ładnie wykorzystać. Ciekawe ciekawostki, powiem wam szczerze, ciekawe ciekawostki. Może tu, 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 tu. On tu. Już ma tutaj fajną opcję. No nie, F4 to nie wchodzi w grę, bo to taki konkrecik, który daje jemu grę. Czy ten ruch jest ciekawy? Jak zbije pionkiem, to w ogóle byłoby super, bo królem by podszedł, ten pionek by fajnie wędrował sobie, tylko że pytanie jest po tym ruchu tutaj. Może jednak faktycznie ten wariant trzeba przepatrzeć. Dobra, zagramy sobie najpierw. Aha, on wieżą będzie chciał tutaj grać. Niech będzie wieża A8. Spróbujemy z tej strony coś zrobić. Jeszcze nie wiem do końca co. Bo też czekam na reakcję tych pionków. Okej, król będzie tutaj maszerował, znaczy tam nie może. No szach. Tu chcę zagrać i zbić pionka. Pionek ucieknie, to będę miał tu opcję chyba. A to chyba mam tutaj bicie. Tylko, że tu, 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 bicie. Wezmę tego jeszcze. Ten pionek będzie uciekający bardzo szybko, bardzo mocno. Ale tak mogę zagrać. On będzie musiał zagrać gdzieś tu, ja zbiję. Czy ten skoczek mi potem stąd ucieknie? To jest właśnie problem, czy skoczek mi stąd gdzieś ucieknie. Ten ruch wydaje się dobry. Tutaj, tutaj. Wieża załóżmy, tu chce, będzie mi chciał skoczka atakować. F4 tu. Nie. Skoczek będzie w pułapce. Dobra. Myślę, że wieżówka powinna być wygrana. W takim razie decyduję się na wieżówkę. Z taką ilością pionków. Wprawdzie ten jest poblokowany. Zakładam, że... Chociaż ten pionek jest bardzo szybki. Mówiłem, że to jest taki ten poważny mankament. Nie zbił. To mnie bardzo zaskoczył. No tak, wiążemy. On będzie musiał jakoś tak zagrać. I gram tak. Chodzi o to, że zdążę wybić tu i zdążę wybić tego, a ten pionek jest ważniejszy, bo moje pójdą szybko i będę miał możliwość wybicia wieży za tego pionka.
Wybitka. Wybitka. Teraz jesteśmy w domu. Zdecydowanie. Bardzo ciekawa końcówka, muszę przyznać. Jasne, będzie chciał mi zagrać tutaj. No myślę, że tak. No pionka możesz mi tego wziąć. Ja pójdę tu, pójdę tu. Pójdę tutaj, tego wezmę. Będę miał wszystko pod kontrolą. Nawet tak mogę zagrać jeszcze. Jestem po prostu szybszy. Aha, on dorobi hetmana z szachem, tylko ja też będę miał hetmana. Mogłem też tam zagrać. W sumie na jedno wychodzi. A, on tutaj. Wiecie co? Nie mogę zbić, bo on ma z szachem. Muszę zagrać tu. Dobra, na szczęście jest pod kontrolą. No bo jak ten zginie pionek, to ten. Teraz w ogóle mam opcję bicia. No dokładnie. Te pionki dają radę. No, ten też by dał radę pewnie. No myślę, że proste zagranie takie i maszerowanie pionkiem do góry. Bardzo ciekawa partia. Okej, dziękuję serdecznie Polakowi, rodakowi. Lecimy dalej. Niech będzie ruch E4. C5. Może ruch F4. Atak McDonnella. H5. Co to jest? Nie wiem, subtelnie goniec E2. Z prostym planem zrobienia roszady. Wydaje mi się, że H5 jest za szybkie. Nie wiem, po co H5. A i roszada. Dwa pionki, dwie figury i roszada. A tutaj? No to gramy tak. No to tak, pewnie tu uciekniesz i tu wstawisz. OK. What? Niby ups, ale to może być też zamierzane, bo ten hetman mógł fajnie sobie wejść. No to tak, no tak, figurka mniej. Szybko gramy. On tu zagra, będzie chciał mi dać mata. Tutaj tracę, aha. No właśnie, w tej ferworze walki, szybkiej gry, nagle można tutaj się pogubić troszkę. Ale wieża F4 dobrze działa. Może zbić oczywiście tutaj. Wszystko pozbijać. Skoczek gdzieś mi wchodzi. Przez C3 go wyganiam. I będę mógł spokojnie, nie wiem, na przykład zagrać hetmanem tutaj. I spróbować wymienić te figury. Dwa pionki za figurę. No cóż, podstawienie. Podstawka to podstawka. No to co, chyba goniec F4. Po prostu bronię pionka. Skoczek później wychodzi na E4, na D6. Może nawet tu teraz. Chociaż hetman E2 wydaje się solidniejsze, żeby trzymać punkt E4, trzymać punkt G2.
Skoczek E4 za moment i tam będziemy się pakować, mimo że długa roszada może być zrobiona. To są też takie typowe ruchy w schematach właśnie granych w tym momencie. Przestawianie figur właśnie w takie pola, jak widać na załączonym obrazku. Skoczek będzie zmierzał, dobra, skoczek tu. Skoczek F5, krzywdy mi tu raczej nie zrobisz. Trójkąt będzie silny. O, już nie będzie. W ogóle już nie będzie silny, koniec. I wprowadzimy ostatnią figurę do gry. Wieżę. Ciekawe. No to tak. Bronimy. Grożę ruchem C4. A może jakby mi się zachce, to zbiję skoczka. No są tutaj na pewno dobre opcje z każdej strony. Oj, teraz to mnie bardzo kusi bicie tam. Bo potem mam takie zagranie z szachem. Może tu? Oj, myślę, że tak. Myślę, że tak. Po prostu coś takiego trzeba zrobić. Teraz tak, zastanawiam się nad E6. Albo nad zbiciem najpierw. Chyba zbija po prostu na D5 pionka. I E6 będę groził. On chyba musi zejść królem. To wezmę kolejnego. Kariery pionek na razie nie będzie robił, ale na spokojnie pozabieram mu tutaj materiał. Ups. Ups. Oj, oj, oj. Wpadłem w tarapaty. No tak idzie pionek. Tak trzeba było grać. Wpadłem w tarapaty. Aha, szacha mogę dać. Nie, tutaj nic nie da, bo wieża jest broniona. Czy wieża broni hetmana? Szach. Najgorsze jest to, że on tu może uciec nawet. I brakuje mi końca. Ale nie, zagram tak. Mata mi nie da. Okej. Okay. Szacha damy. Pak zagra tu. O, właśnie. Ratujemy się. Zagram potem tu. Da mi szacha. I teraz tak, zagram tu. Jak on mi zbije, to tu. Król musi zagrać tylko, a tu może zagrać. Tu. Oj, niebezpieczeństwa. Tutaj, żeby hetman... Odejście tu, żeby hetman nie zagrał tak. Bo jeżeli odejdę tu, on mi zagra tak, ja zagram tak. Tu, tu, tu. A on wieżą zagra to lub tą. To się wydaje sensowne. Słuchajcie, goniec D2. Wygląda na bardzo głupiutki ruch. Ale wydaje mi się, że ma dużo sensu. Wydaje mi się, że to posunięcie ma dużo sensu. Teraz tutaj grożę. Jeżeli ta wieża zbije, to nawet mogę chyba tam walnąć i tam będę matował. A jak ta wieża zagra, już nie będzie takiej obawy przed matem. Cały czas nie będzie mógł zbić tutaj. I teraz potem... Teraz potem. Potem. Myśl, co dalej, Krzysztof. Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu po wieża G8. Nawet tego pionka nie mam jak mocniej zaatakować. Moment. Przecież ja miałem też taki ruch wieża F6. Czy ja tam matowałem? Myślę, że tak. Matowałem. Dobra, po takim ruchu... Wieża tu,
Tu, szachy. Tu. Cichy ruch C4 i dajemy mata gońcem. Dobra, to musi działać. Dosyć intuicyjnie też na to spoglądam, ale to musi działać. Może co, wieża H6? Nie no, wieża H6 to nie. Ten ruch też brałem pod uwagę, ale co, zbije tu i gdzie hetman ma ruszyć? No tu nie może, bo zbijam i co? Wygrywam. Tu szacha nie ma, szacha nie ma. No co, no to tak. Wygrywam. Goniec pilnuje pola 1, to bardzo ważne. Podstawił hetmana. Tyle myślał i podstawił hetmana. No i świetnie, mamy to. Okej. Tak. Tak. Myślę, że starczy. Jak on zagra tu, dam szacha. Odbiję tu. Bronię na G2. Wybiję tu. A, mogłem jeszcze tutaj nawet dać szacha hetmanem przy okazji. W sumie wszystko zdążę. Gdzie by nie poszedł król, bo jeszcze mam goniec F4. Mogę dać znowu szacha, dokładnie. I znowu szacha. Tu, tam mata chyba nie ma. Nie, no tak. I tutaj. Jak zbije, to kolejna wieża. Mamy to. Poszukajmy kolejnego przeciwnika. Niech będzie ruch D4. Jest G6. W takim razie niech będzie ruch E4, czyli obrona nowoczesna. Skoczek C3. E6, proszę bardzo. No dobra, no to wydaje mi się, że wyprowadzenie figury będzie dobrym pomysłem. Niech skoczek idzie. I D5, no to gramy E5. No to mi się bardzo podoba ten układ. Skoczek E7, ok. I od razu spróbujmy przeciwnika pomęczyć ruchem H4 i H5. Niech wie, kto tu rządzi w tej pozycji. Ale czy w ogóle jakoś dziwnie zagrał mój przeciwnik? Bardzo dziwnie, uważam. Zagram z prostym planem. Goniec E2, skoczek G5, trzasnę tu i dam mata. Oczywiście, no, żarty żartami, ale goniec C2 jak najbardziej, wyprowadzenie po prostu figury. Możliwe, że też taki ruch jest dobry. Przeciwnik gra tu. Roszada wydaje się sensowna, ale wieża H3 wydaje się ciekawa. Powiem szczerze, jestem nieco zaskoczony. Na razie gram gońcem w takim razie. Ostatnia figura wychodzi do gry. I zrobimy roszadę. Ok, jak go pomęczyliśmy pionkiem H4,
to pomęczmy go pionkiem A4. W takim układzie troszkę przestrzeni zdobywamy. Dokładnie. I co, ja mam zagrać gońcem na B5? Wydaje się mega attractive. Co ja powiedziałem? Attractive? W sensie mam na myśli atrakcyjny. I teraz tak, tu jest powiązany skoczek tu będzie wyglądał wyśmienicie. I też B3, C4, coś takiego będę chciał grać. Tu gość jest w ogóle powiązany wszędzie. Jak on może grać w szachy? Już trochę się rozwiązuje, jak widać. Gramy tu, żeby zagrać C4. Też chodzi o to, że jego hetman nigdzie nie może ruszyć. Okej, zrozumiałem. A tak nie mogę? Mogę. Skorzystam z tego, bo jeżeli on zbije, to ja zbiję tutaj. I teraz skoczek na F4. Na F4, bo jak on zbije, to ja zbijam tu i będę miał opcję skoczek E5. Bardzo silną opcję. Ale zamknięty gnieciuch. No pozycja naprawdę mega zamknięta. Coś tu już się otwiera. Jeszcze istnieje taka fajna opcja tutaj, ale nie, no to skoczek E5. Zdobywam figurę. Tu. Może zbić tu. No wtedy chyba taki ruch. Wszystko działa. Ale poszło szybko. Znaczy tak, jeszcze nie szybko, bo jeszcze mata nie ma oczywiście, ale... Myślę, że skoczki sobie zostawię. Zagram tu, on zbije tu, zbije tam. G3 bronimy. Nie mam chyba tu strzałkę. Ojej, ja się tu zaraz wpakuję w kłopoty. Jak zbije tu, on odejdzie królem. Nie, nie może odejść królem. Tu. Nie, nie ma kłopotów, bo mam jednak to tempo. Mam kłopoty. O rety, mam kłopoty. Tak coś czułem w kościach, bo jak zagram tu, to on odejdzie królem. Tylko gdzie? Tutaj odejdzie królem. Czy hetman F3 zagrać muszę? Dobra, będę żył, bo zagram sobie wieżą i król sobie pójdzie tędy. Po prostu, a hetman broni tych pól. Uciekam sobie ładnie. No, ale można było tu się wpędzić jeszcze w poważne tarapaty. Teraz wieża E5. Skoczek fajnie mi pionka pilnuje. Stępem atakujemy. No już gość, teraz gość ma problemy. Łatwo przyszło, łatwo poszło. No i damy szacha po prostu. Odejdę królem i tyle. Okej, mamy to. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek, za łapki w górę i komentarze. Mam nadzieję, że jakieś tam fajne rzeczy z tego odcinka sobie wyciągniecie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.